Chciałabym opowiedzieć o 5 rzeczach, które powinien wiedzieć każdy obcokrajowiec wybierający się do Korei. Są to takie rzeczy dotyczące kultury Korei i pewnych wzorców zachowań, które obowiązują w Korei. Jednak chcę zaznaczyć, że Koreańczycy mają pewną świadomość tego, że ich kultura i ich pewne wzorce i zachowanie bardzo, bardzo różnią się od tych europejskich, od tych zachodnich, więc oni doskonale sobie zdają z tego sprawę i doskonale rozumieją, jeżeli obcokrajowiec nie zachowa się tak jakby zachował się Koreańczyk, więc patrzą na to z przymrużeniem oka. Aczkolwiek dobrze jest oczywiście wybierając się, chyba każdy wie, że wybierając się do kraju gdzieś tam za granicę, to dobrze jest tak mniej więcej poznać te takie najbardziej podstawowe zachowanie i tak, żeby nie zrobić jakiejś takiej gafy, czy po prostu żeby no nie wiem, no nie zrobić złego wrażenia. Także co, zaczynamy. Numer 1. I myślę, że to jest jedna z bardziej znanych, bo wszyscy wiedzą, że w Azji ściągamy buty, więc numer 1, ściągamy buty. Jeżeli chodzi o tą cechę, to Koreańczycy tego nie wybaczają nawet obcokrajowcom i po prostu przychodząc do koreańskiego domu czy do restauracji, tego typu restauracji, w których nie siedzimy przy stolikach, tylko siedzimy na podłodze i jemy na podłodze, więc no tutaj po prostu tego nie wybaczają i na pewno ktoś prędzej czy później zwróci uwagę. Pamiętamy o tym, żeby ściągać buty, to jest bardzo ważne. Numer 2. Taka ciekawość i pytania o wiek, o pracę. Koreańczycy mają taką, z natury są raczej nieśmiali, ale jeżeli chodzi o, ale jest pewna cecha ich taka, która może nas, Europejczyków, zaskoczyć. Mianowicie oni pytają dosyć otwarcie i dosyć swobodnie na przykład o wiek, o pracę, czasem też o wykształcenie. W już bliższych relacjach, takich na przykład kiedy rodzice poznają przyszłą dziewczynę, na przykład czy przyszłą narzeczoną swojego syna, powiedzmy, no, na przykład potrafią zapytać o rodziców, gdzie pracują, jaki mają zawód, czy żyją w ogóle, ile mają lat i tak dalej, i tak dalej. Więc oni, że tak powiem, bardzo swobodnie pytają się przy tych takich nawet najbardziej podstawowym poziomie znajomości, pytają się, gdzie pracujesz, ile masz lat, więc nasze właśnie europejskie kobiety mogłyby się poczuć obrażone lub mogłyby pomyśleć, że jest to pytanie nie na miejscu, natomiast skoro jest to zupełnie naturalne, nikt się o to nie obraża. Numer 3. Taka również znana azjatycka cecha, czyli kłanianie się. Ukłony podczas witania się, podczas pożegnania, czasem podczas podziękowań, aczkolwiek nie każdy wie, że ukłony dzielą się, również mają swoje rodzaje. Oczywiście chodzi tutaj o głębokość ukłonu i zależy to od tego, komu się kłaniamy i kim ta osoba jest. Jeżeli jest to osoba starsza wiekiem lub taka osoba, do której mamy szacunek, na przykład również przełożony w pracy lub wyższe stanowisko w pracy, wtedy ten ukłon jest głębszy. Taki najbardziej głęboki ukłon to jest ukłon 90 stopni. Mówiąc, na przykład witając się, czyli ten ukłon taki 90 stopni, bardzo głęboki, i wtedy okazujemy naprawdę duży szacunek. I najlepiej widać tą zależność, kiedy na przykład mijają się dwie osoby w firmie, przełożony z pracownikiem, i wtedy widać, kiedy ten pracownik kłania się bardzo nisko, tam do tych 90 stopni, natomiast ten przełożony czasem tylko jedynie lekko dygnie lub lekko skłoni głową, więc ukłony i głębokość w zależności od tego, komu się kłaniamy i jak bardzo chcemy mu okazać szacunek. Odwracanie głowy podczas picia alkoholu. Czyli powiedzmy, siedząc przy kolacji czy po prostu przy wspólnym posiłku,
osobami starszymi. Osoby młodsze, chcąc okazać im szacunek i w momencie wychylania kieliszka z alkoholem, powinny odwrócić głowę. Nie tyczy się to tylko tych szacunku do tych osób siedzących naprzeciwko, ale ogólnie po prostu siedząc z ludźmi starszymi, z rodzicami, czy z teściami, czy po prostu z ludźmi starszymi, z dziadkami, lub jeżeli chodzi o kolacje biznesowe, to z przełożonymi, z wyższymi stopniem, z wyższymi pozycją, no to po prostu okazują szacunek, wychylając ten kieliszek, odwracamy głowę. Po prostu możemy lekko siebie odwrócić lub po prostu odwrócić głowę i wtedy wychylić ten alkohol i wypić ten alkohol. Także jest to czwarta rzecz, czyli odwracanie głowy podczas picia alkoholu, po to, żeby okazać szacunek tym, z którymi siedzimy i z którymi pijemy ten alkohol. I piąta, ostatnia rzecz, również mniej znana w Korei, okazując szacunek, powinniśmy podawać i odbierać pewne rzeczy oburącz, czyli używając dwóch rąk. Dlatego, że to dotyczy się takiego zwykłego życia, zachowania podczas zwykłych sytuacji, jak na przykład po prostu odbieranie reszty w sklepie, w markecie, czy jakichś dokumentów w urzędzie, czy po prostu czegokolwiek innego, co nam podaje osoba starsza lub do której mamy szacunek, lub po prostu dając rzeczy starszej, osobie starszej lub szacunek. Czyli po prostu nie robimy tego w ten sposób, tylko dwoma oburącz coś tam podajemy, okazujemy szacunek tej osobie, której coś dajemy, lub podtrzymując rękę tą, która daje przy łokciu. I wtedy to jest takie bardzo, bardzo grzeczne. I tak samo możemy zaobserwować na przykład w hipermarkecie. Też tego nie wiedziałam, że to jest aż na takim podstawowym poziomie, takiego zwykłego, codziennego życia, kiedy panie kasjerki po prostu oddając resztę, czy tą kartę płatniczą, oddawały to w taki sposób, lub w taki sposób po prostu okazują szacunek. I my oczywiście możemy odebrać to jedną ręką, ale ładniej by było i grzeczniej by było, gdybyśmy również odebrali to oburącz. I to samo tyczy się na przykład o nalewania alkoholu. Jeszcze wrócę do tego alkoholu, bo nalewając alkohol, uzupełniając kieliszek alkoholu osobie starszej lub osobie wyższej stanowiskiem, lub takiej osobie, której okazujemy szacunek, robimy to również oburącz. Czyli w jednej ręce trzymamy butelkę, drugą utrzymujemy za łokieć i po prostu w ten sposób nalewamy alkohol. Też jedna z takich ważniejszych rzeczy, których obcokrajowiec powinien pamiętać, bo jest to bardzo, bardzo grzeczne i bardzo mile widziane i robi bardzo dobre wrażenie. Oczywiście jeszcze raz zaznaczam, oni mają świadomość tego, że my tego nie wiemy, wcale nie musimy tego wiedzieć, dlatego nie trzeba też aż tak bardzo, bardzo mocno się tego trzymać, ale tak jak mówię, no robimy te pierwsze wrażenie i te wrażenie o obcokrajowcach zostaje w nich na dużo, więc dobrze, żeby było one jak najlepsze, prawda? Także no to tyle, te pięć rzeczy, ważnych rzeczy, które obcokrajowiec powinien wiedzieć, wybierając się do Korei lub do Azji. I co? Mam nadzieję, że Wam się film podobał, że temat był ciekawy i zapraszam na kolejny.